Urodzony w Wałbrzychu, Krzesimir Dębski, wybitny kompozytor muzyki współczesnej, filmowej, skrzypek jazzowy, a także pisarz, przyjechał do Szczawna-Zdroju, aby promować swoją książkę inspirowaną rodzinną historią losów na Ukrainie. Książka nosi tytuł Nic nie jest w porządku, Wołyń, moja rodzinna historia. Mój ojciec przez wiele lat, właściwie od lat 60. gromadził relacje ofiar i ludzi, którzy przeżyli rzeź wołyńską, i on już potem jeszcze rysunki robił z pamięci, rysunki z pamięci odtwarzał nieistniejące kościoły, jak wyglądały, pokazywał jak się żyło na Wołyniu, bo to jest etnograficzna niesamowita praca, z której korzystało wielu pisarzy i również autorzy filmu Wołyń. I okazało się, że to jest bezcenna kopalnia pomysłów w bardzo wielu dziedzinach. Po śmierci ojca no, sytuacja się jeszcze bardziej zmieniała, jeżeli chodzi o naszą wiedzę na temat nacjonalizmu. No, nacjonalizm się odradza i potężnieje na Ukrainie, więc wtedy ja musiałem podjąć dzieło ojca i napisałem książkę, w której starałem się wytłumaczyć źródła, skąd to się wzięło i skasować nieprawdy, jakie Ukraińcy rozpowszechniali już od 1944 roku, bo wielu z nich oficerów i ideolodzy tego radykalnego nacjonalizmu, którzy twierdzili, że wszystkich trzeba oczyścić, trzeba z wszystkich obcych ziemi ukraińskie, to oni już, gdy uciekli do Kanady, do Stanów, otwierali katedry ukrainistyki i tam propagowali swoje idee i swoje fałsze. A my byliśmy w Polsce zamknięci, nie wolno było nam na ten temat właściwie nic mówić i dopiero teraz nadrabiamy stracony czas. I ja między innymi włączyłem się w to odrabianie osobiście też. Promocji książki towarzyszył koncert. Organizatorami wydarzenia byli członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Jestem dumny, że możemy brać udział w takim wydarzeniu. Powiat Wałbrzyski zawsze partycypuje w kosztach kultury, kultura, sport, tak jak podkreślałem na samym początku, inwestycje drogowe. Tym się możemy poszczycić, tym się możemy pochwalić. Zawsze ceniłem wkład w kulturę polskiej tradycji oraz naszego dobrego imienia, jeżeli chodzi o... Jesteśmy takim patronatem kulturalnym na terenie powiatu wałbrzyskiego. Ja i oczywiście cały zarząd. Ten teatr słynie z ciekawych imprez, które są organizowane na terenie naszego powiatu. A więc jest to taka stolica kultury powiatu wałbrzyskiego i odbywa się tutaj sporo koncertów. I jesteśmy bardzo zadowoleni, że właśnie mieszkańcy powiatu, mieszkańcy Szczawna-Zdroju mogą uczestniczyć w tego rodzaju koncertach. Mam nadzieję, że to będzie na pewno ciekawe wystąpienie, tym bardziej, że to jest związane również z terenami Wołynia i sądzę, że tutaj repertuar będzie bardzo ciekawy. Opowieści kompozytora dorastającego w cieniu rzezi wołyńskiej przeplatane były występami Anny Jurksztowicz, wokalistki, a prywatnie żony Krzesimira Dębskiego. W sali Teatru Zdrojowego zabrzmiała Dumka na dwa serca, Czas nas uczy pogody i Na dobre i na złe. Po spektaklu słowno-muzycznym można było otrzymać autograf kompozytora-pisarza.